W ostatnich miesiącach mieliśmy przyjemność realizować bardzo zaawansowany system szkoleniowy VR dla przemysłu. Do wirtualnej rzeczywistości przenieśliśmy linię produkcyjną, na której teraz pracownicy będą szkolić się m.in. z procesu przezbrojenia. O samym procesie współpracy opowiem kiedyś. Dziś chcę pokazać Wam, w jaki sposób rozwiązaliśmy kilka skomplikowanych kwestii, jakie pojawiły się przy tym projekcie. W poprzednim odcinku omawiałem temat pamięci mięśniowej. Jest to niezwykle istotny mechanizm w każdym szkoleniu przemysłowym w VR. Aby uczestnik szkolenia w pełni opanował daną czynność, musimy mu zapewnić na szkoleniu dokładnie takie same warunki, jak w świecie rzeczywistym, bez uproszczeń. Przezbrojenie linii produkcyjnej możemy sprowadzić do następujących kroków. Zatrzymanie maszyny, demontaż elementu, montaż innego elementu, uruchomienie maszyny i sprawdzenie, czy wszystko działa poprawnie. To oczywiście bardzo duże uproszczenie, jednak wystarczające, by zrozumieć ogólną ideę projektu. Zależało nam na wiernym przeniesieniu procesu 1:1, a więc skupiliśmy się na tym, aby precyzyjnie odwzorować każdą czynność wykonywaną przez użytkownika. Mechanizm odkręcania śrub. W tym przypadku działa on tak samo jak w rzeczywistości. Potrzebujemy odpowiedniego narzędzia, aby wykonać pracę i nie jesteśmy w stanie wyciągnąć śruby, dopóki jej nie odkręcimy. Mechanizm obsługi panelu. Ze względu na ograniczoną precyzję kontrolerów ruchu rąk w goglach VR zaproponowaliśmy rozwiązanie, które jest intuicyjne i nie zaburza procesu szkolenia. Podobnie postąpiliśmy z mechanizmem obsługi przełączników. To tyle na dzisiaj. Chcesz więcej? Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco.